rozwiązywania problemów. Chodzą, leją po lodach. Ale pewnie nożek leją. Skoro policja nic z tym nie robi. Jak ktoś chce się wyżyć, to znajdzie możliwości i sposobność. W mordę nie biją? Nie. Sądzę tyle, że to jest absolutnie beznadziejny pomysł, bo przemoc zawsze rodzi przemoc. Samosądy to nie są dobre rzeczy. Porozmawiamy? Po wydarzeniach w Śremie, gdzie doszło do małej tragedii, gdzie pobito dwóch Polaków, pobili ich imigranci, jak się okazało, z Kolumbii i z Argentyny. Ale po tych wydarzeniach zaczęto organizować patrole obywatelskie, między innymi w tym Śremie, w pobliskim Jarocinie, a szybko rozlało się to na cały kraj. I ostatnio głośny stał się Żyrardów, ponieważ w tym Żyrardowie doszło też do przemocy już. Taki patrol obywatelski, jak i inne te patrole, chodził pod miejsca, w których mieszkają imigranci i tam wszedł na teren, zdemelował, pobił tamtejszych mieszkańców. Byli to głównie obywatele Azerbejdżanu i Gruzji, czyli tam Kolumbijczycy i Argentyńczycy, a tutaj odpowiedzieli za to Azerowie. Na zasadzie kowal zawinił, cygana powiesili. Ja spróbowałem pojechać do Żyrardowa, żeby porozmawiać tam z mieszkańcami, jak się do tych patroli obywatelskich odnoszą, ale niestety bardzo niechętnie ludzie w ogóle chcieli na ten temat rozmawiać. Znalazł się chyba tylko jeden. O tych patrolach obywatelskich robimy taką sondę. O, wolałbym się nie wypowiadać. Dlaczego? Ale popiera pan to, czy nie? O to mi chodzi. Czy rzeczywiście państwo nie działa, policja nie działa i obywatele muszą brać sprawy w swoje ręce? Nie wiem. A pani co sądzi? Pani nie zna Polska. No. Ja nie z Żyrardowa, ja z Ukrainy. Pan z Ukrainy, ale słyszał pan na Żyrardowie, głośno było, bo tu chodzą takie patrole obywatelskie. Tak. Słyszał pan. I co pan o tym myśli? Bo oni tu pobili ponoć jakichś imigrantów z Azerbejdżanu i z Gruzji. Czy Ukraińcy czują się bezpieczni w tym tu w mieście? No raczej tak. Raczej tak? A sama ta myśl, że organizują ludzie tu patrole takie, ponieważ uważają, że policja chyba źle działa i trzeba brać samoobronę jakąś własne ręce. Czy rzeczywiście tu się niebezpiecznie czuje w tym Żyrardowie? No bo chyba niebezpiecznie, nie wiem. Pan się tu czuje bezpiecznie? W miarę. W mordę nie biją? Nie. Nie biją, tak? Wszystko jest okej? Okay. No tak, okay. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Robimy takie sondaże o tych patrolach obywatelskich. Pytamy. A ja nic nie znam, bo ja nie jestem stąd. A, ale słyszał pan w ogóle o tym? Nie. Nie? Że nie. Chodzą, leją ponoć ludzi? Nie słyszałem, nie. Nie? Nie. Nie. Dobra. Ale pewnie nożek leją. Dobrze, jak leją. Imigrantów ponoć. Dlatego próbuję w Warszawie, bo tutaj też taki patrol obywatelski przeszedł, na razie bez żadnej przemocy, ale wydaje się, że staje się to jakąś rozlewającą się na cały kraj tendencją, że ludzie nie mają wiary co do możliwości działania polskich służb, policji i tak dalej, które byłyby ich w stanie chronić przed jakąś przemocą imigrantów. Chodzą po Polsce takie patrole obywatelskie. Słyszał pan. Po tym Śremie, co tam doszło do jakiejś tragedii, kogoś tam pobito i tak dalej. Co pan o tym myśli i o tej idei tych patroli obywatelskich? Mm. I skąd to się bierze, pan myśli? No bo po co mamy policję od takich rzeczy, a tu patrole obywatele biorący sprawy w swoje ręce, że tak powiem. Co pan? Znaczy, no ja myślę, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mm. I wydaje mi się, że takie inicjatywy po prostu powstają z tego, że może jest zbyt mała ingerencja właśnie w służb jakichś w bezpieczeństwo, albo po prostu mieszkańcy nie czują się komfortowo. Mhm. Także myślę, to wynika z tego. Ja osobiście uważam, że tym powinny się zajmować jednak służby państwowe. Tak, bo to jest obawa przed jakimiś samosądami, tak? Tak, dokładnie, więc sam jakby pomysł, nie jestem, myślę, zwolennikiem, ale rozumiem powody, ale z których one pewnie wynikają, że są takie inicjatywy. Dobra, a pan kiedykolwiek, pan w Warszawie mieszka? Znaczy, jestem z Poznania, dobra. Ale... A właśnie, to było tam w Śremie. Tak, w Śremie. Tak. No. Czy w Poznaniu czuje się pan bezpiecznie, albo kiedykolwiek miał pan jakąś taką styczność nieprzyjemną z imigrantami właśnie? W sumie w Polsce nie. Nie. Ale ja też rok mieszkałem za granicą i tak. I wtedy tam. Ale to pan tam był imigrantem. Tak, tak. Nie, no znaczy tak, ale generalnie z innych krajów. No czułem się niekomfortowo. No tam i w Warszawie zawsze się czuję bezpiecznie. Oni w Żyrardowie tam zleli jakichś Azerów i Gruzinów. I ja się pytam, jak ludzie się odnoszą do tego jak pan uważa, skąd w ogóle taka idea, że ludzie gdzieś zaczynają takie patrole organizować?
Znaczy idea jest chyba stara, jak ktoś chce się wyżyć, to znajdzie możliwości i sposobność. Ale czy czujesz, czy nie jest tak może, że ci ludzie jednak nie czują się bezpiecznie? Tak. Nie, nie sądzę. To myśli pan, że tylko, chcą sobie poszumieć? Tak jest, niepewnie. I co z tym trzeba zrobić według pana? No, od tego mamy bo policja służby... też nie za bardzo cokolwiek robi w tym. No. Wiem, że tam jakiegoś skazano w Jarocinie za organizację nielegalnego, bo nie zgłoszonego, ale tam gdzie zgłoszono, a nikogo nie pobito, to policja gdzieś tam sobie asystuje. No oczywiście, to wszystko musi być zrobione w literze prawa, tak? Więc dopóki nie stanie się nic, co nie wychodzi poza literę prawa, to interwencja nie może być przeprowadzona, tak? Ale oczywiście nie popieram samej idei takich... Bo pan wie, że to było tam... Nie słyszałem. Nie słyszałem. No i to się od tego zaczęło. No i teraz pytanie, czy myśli pan, że to będzie się zwiększało, to zjawisko? Tego nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Bo na przykład, wie pan, ja byłem w tym Żeradowie, ludzie nie chcieli rozmawiać, ale człowiek mówił, że tu w ogóle policji nie ma. I że może z tego powodu się też biorą takie patrole obywatelskie, które same chodzą i wymierzają sprawy. Powiem tak, ciężko mi się do tego wszystkiego odnieść, natomiast ja sam tutaj czuję się bezpiecznie. Czuję się i od wielu ludzi słyszę, że jest to bezpieczne miasto, bezpieczne miejsca, więc no, ja nie widzę takiej potrzeby przynajmniej. No dlatego to nie tu jeszcze pobito, tylko w Żeradowie, tam jest może z pewnością nie widzę potrzeby ścigania obcokrajowców. Tak? Rozumiem, dobra, dziękuję bardzo. Pytam o opinię ludzi, skąd to się bierze i co o tym myślą. Nic o tym nie wiem, tak szczerze. Nie słyszał pan? Że w Żeradowie pobili tam jakieś... Na imigrantów są nastawione. Obronę, mówią, obronę Polaków przed przemocą imigrantów i stosują przemoc wobec imigrantów. Co pan o tym myśli? Znaczy ogólnie nie powinno się stosować przemocy względem nikogo i powinno się bronić ludzi przed krzywdzeniem ich. No oni twierdzą, że bronią Polaków przed przemocą imigrantów, bo wie pan, w Śremie było, we wrześniu stała się jakaś taka tragedia, a jakiś tam Kolumbijczycy i Argentyńczycy w jakiejś ostrej potyczce pobili dwóch Polaków, butelki takie, wie pan, tulipan zrobiony z butelki, poszły w ruch, było krwawo i zaczęły się te patrole w całym kraju tworzyć. W Warszawie też taki już jeden przeszedł. Inaczej, po coś istnieje instytucja państwa, żeby zajmowała się takimi rzeczami. Ja się samosądy to nie są dobre rzeczy. Właśnie, o to chodzi. Ale chodzi też o to, że mimo wszystko, jeśli pan by na przykład zobaczył, że ktoś komuś robi krzywdę, to też uważam, że powinien pan zareagować i powstrzymać taką sytuację. No niestety i zareagować pod policję. Najpierw zareagować takim bezpośrednio, no, że jeżeli ktoś powstrzymać kogoś, tak? Znaczy... Tylko czy nie myśli pan, że bierze się to stąd, że jakiś brak zaufania do państwa, że coś z zaufaniem jest do służb, do policji, nie tak, skoro ludzie coś takiego zaczynają robić? Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy powinienem się to, na to wypowiadać, bo mimo wszystko mogłoby to mieć wpływ na moją pracę, ale no, tak jakby powiem tak, no, sytuacja wygląda tak, że ludzie z jakiegoś powodu to robią. To jest ogólnie rzecz... No taka, no niestety społeczna, że dzieją się rzeczy złe i nie powinniśmy... Wziąłby pan udział w takim patrolu? Patrolu? Bo się skrzykują na Facebooku. Nie, uważam, żebym był osobą odpowiednią do tego. Myślę, że prędzej po prostu bym obronił osobę, którą uważam za ważną w taki sposób, jaki mogę, bo też nie jestem ani wojownikiem, ani nie ćwiczę, ani nie walczę, ani nie robię takich rzeczy, więc w taki sposób, w jaki bym musiał to zrobić. No ale no, też po prostu krzywdzenie ludzi jest złe i tyle. Jasne. Bardzo panu dziękuję za opinię. No w ogóle jestem obywatelką Ukrainy. A pani z Ukrainy. No i myślę o tym bardzo źle, dlatego że nawet obcokrajowcy, którzy przyjechali do Polski po prostu, żeby tutaj żyć, pracować, urodzić dziecko może, to oni muszą teraz bać się, że jakiś ten patrol przyjdzie do nich. No tutaj wiem, że ten patrol to też o Ukraińcach krzyczał, bo w innych miastach to z kolei przeciwko tym różnym imigrantom z Bliskiego Wschodu. Tam. No tak, wiem. No i bardzo źle o tym myślę, dlatego że wszyscy my mamy prawo na życie. Jasne. A pani się spotkała z jakimiś takimi nieprzyjemnościami? Nie, tak naprawdę nigdy nie spotkałam się z takim. Od Polaków? Nie. No, nie od od wszystkich nigdy nie spotkałam się. No dobra, okej, bardzo pani dziękuję. Jeśli co o tym sądzę, to sądzę tyle, że to jest absolutnie beznadziejny pomysł, bo przemoc zawsze rodzi przemoc. A skąd się to bierze? No to chyba Polska, nasza łańska jakaś tradycja i chyba geny nasze wychodzą, że jak mamy jakiegoś wroga, to przynajmniej mamy coś robić, bo tak to by trzeba jakąś inteligencję się chyba wykazać. No ale właśnie, czy mamy tego wroga? No właśnie nie mamy, ale lubimy mieć. Lubimy. Więc tak mi się wydaje. Na którego coś zgonimy.
Tak mi się wydaje. Za jakieś różne nasze niepowodzenia często. Tak, no oczywiście. No, ale lepiej szukać u innych niż spojrzeć na siebie, no niestety. Dobra. A czy państwo coś zaczną, jeżeli to się rozszerza, bo w kolejnych miastach te patrole powstają, czy państwo coś powinno z tym robić? Jak reagować na to? No robić na pewno powinno, aczkolwiek trudno tu powiedzieć, bo państwo pokazuje, zwłaszcza partie, że najlepiej polaryzacja działa niestety. Jak jeden krzyczy na drugiego, to wtedy... Przykład idzie z góry. No właśnie, niestety. Więc musieliby oni powiedzieć, że się potrafią niestety dogadać w słusznej sprawie i po prostu dla dobra ogółu, a oni niestety pokazują, że... Że niestety, to marne szanse na rozwiązanie problemu, jeżeli zły przykład idzie już z góry. No tak, więc warto od siebie zacząć i u siebie przynajmniej pokazywać, żeby takiej agresji czy takiego po prostu no, tępienia. A czy widzi pan w ogóle problem z imigrantami jakiś w Polsce według ja pana? Ja nie widzę absolutnie. No bo jacyś ludzie widzą, skoro robią te patrole. No jakiś widzą, ja na pewno nie widzę, bo uważam, że trzeba też ludziom pomagać. Zresztą przy Ukrainie też wyszło, że pomagaliśmy i raczej zawsze często, gęsto wychodzi na to, że to nigdy nie jest kwestia tego człowieka, tylko bardziej systemu, bo tak chociażby we Francji niby się zwala na tych imigrantów, tych ciemnoskórych, a wsadziło ich się na obrzeża miasta, odcięło edukacji, jasne, no i potem się dziwi, że robią burdy. Że tam są się robi burdy, jasne. No właśnie, więc raczej to nie wydaje mi się, że to była kwestia człowieka. Ale to kwestia już polityki państwa, które złej polityki integracyjnej, tak? Powiedzmy. No niestety tak, bo się straszy. I może u nas ludzie się tego boją, u nas, jeżeli to takie rozmiary osiągnie państw, no nasze państwo też nie za bardzo można liczyć, że taką politykę integracyjną będzie prowadzić, bo to i też są wydatki, pieniądze na to, które muszą pójść. No ale tak jak wiemy, i uprzedzają to te patrole. Nawet ze zdrowiem wiemy, że jest tak, lepiej wyłożyć pieniądze na badanie niż potem na leczenie i to jest dokładnie to samo, no ale niestety to... No właśnie, na zapobieganie, a oni ci w patrolach właśnie uważają, że oni są tym zapobieganiem. Niestety muszę biec, ale miło było. Żeradowie pobili tam jakichś Azerów. No, coś słyszałem. Słyszała pani. No jak się pani odnosicie do tego, czy to nie jest sprawa policji, czy obywatele sami powinni brać sprawy w swoje ręce? Dlaczego sprawa policji, skoro policja nic z tym nie robi? Policja nic tylko nie sprowadza na nas zagrożenie coraz większe, moim zdaniem. Coraz większe zagrożenie. Tak, uważam, że tak, bo nas nie broni przed niczym. I musimy się sami bronić. Myślę, że... Są takie sytuacje, że trzeba, no. No bo wie pani, nawet w Warszawie tutaj jest patelnik, chyba jeszcze w końcu września taki patrol sobie ruszył na razie. Nie było żadnej przemocy, chodzili i szukali imigrantów, którzy źle się zachowują. Ale teraz pytanie, jak się ktoś źle zachowuje, co taki patrol powinien według pani zrobić? Zawiadomić jednak tą policję, która czyni zło, jak pani mówi? Znaczy, czy też wymierzyć sprawiedliwość? Nie to, że czyni zło, ale... Myślę, że no nic nie robi po prostu. No to czy ten pan, ale sądy są dobre w Polsce? Zależy. No właśnie, bo to teraz złapać takiego imigranta i zaprowadzić go do sądu, a sąd go wypuści, czy też wymierzyć mu sprawiedliwość, jak pani uważa? Znaczy myślę, że to w ogóle jest z góry jednak ktoś powinien się tym zająć, a nie. Ale nie zajmuje się. No nie się nie zajmuje, bo żyjemy w takim kraju. No. Na własną rękę. Na własną rękę też nie do końca jest dobre. To trzeba ale... ćwiczyć jakąś samoobronę, chodzić na jakieś lekcje, wie pani, no, myślę, że na pewno i taekwondo. Myślę, że na pewno byłoby to lepsze. Było dobre, no. Było dobre. I wtedy taki Azer podchodzi, a pani kopyta go. Nie jest do końca dobre? Myślę, że nie. No jak? To czyli jak sobie radzić? No, idzie ten patrol, byłyby panie w takim patrolu. Idą panie, a tu dwóch Azerów pije wódkę na ulicy i zaczepia przechodniów. Zaczepia przechodniów kobiety. Nie, i co pani wtedy uważa, że powinna? Bo pani mówi, że skopanie, to co? Pouczyć go. Pouczyć, a jak to nie wytłumaczyć działa, to dopiero skopanie. Wytłumaczyć mu, jakie tu panują zasady kultury. Dobra, dziękuję panią bardzo. Dziękuję. Więc różne ludzie mają sposoby na rozwiązywanie problemów. Ja też mam swój własny. Własny swój mają ludzie chodzący w patrolach obywatelskich. A wy, proszę państwa, jaki macie swój sposób na rozwiązanie problemów z imigrantami?